Witajcie, bez nic. Czekajcie chwilkę. Czekajcie. Dobra. To jest bez rzeczy mojej nocy. Włączyć tę ładowarkę. W poważnym temacie odcinku historia mojego miśka zgadza się mojej nocy. Ja z widzem zapraszam. Mojej nocy. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o Brodski z TV, to wysłałem na BT53. Proszę się. Jeśli prosi, to zachęcam do obejrzenia. Moi drodzy. Jeśli chodzi o odcinek sezonu, to się przesunę. Zachęcam do obejrzenia. Wiecie, no, porządnego. Moi drodzy, jeśli chodzi o taki mini filmik, tam wiecie, z play, tym i do dzwonienia, ten numer do play, to się też się przesunę. Zostało nieco pół godziny też. Jeśli prosi, to też zachęcam do obejrzenia. Moi drodzy, chciałbym ten temat później na BT53. No jak już to muszę pójść na zgodę mamy i muszę powiedzieć, że pokazuję twarz. Wiecie, no nie. Zobaczcie. Co zmyć? No my muszę spytać mamę, bo ja chciałbym naprawdę to pójść na BT53, tak? Na dwa kanały, jak i na BT53, ewentualnie i na KTRO. Ale się o tym jeszcze zastanowię, tak? Znaczy ten film nie będzie długi, tak 12-13 minut maksymalnie, ponieważ kamera tam ma tylko 2000 MB, więc rozumiecie. No, teraz mniej. Bo ciągle mi tam oblicza tam 30-40 odejmuje, nie? No. Więc rozumiecie. Jeśli nie zdążymy, to nagramy jeszcze raz, jak już to jutro, bo jeśli chodzi o odcinek wodny z Minecrafta, to dzisiaj właśnie nie będzie, tak? I zamysłać dzisiaj właśnie jeszcze odcinek sezonu, nie? No. Więc rozumiecie, ale te dwa materiały będą dopiero wieczorem, ponieważ my jedziemy do schroniska. Tam zobaczyć swojego pieska, ale to już w ramach nazwa, więc tego nie będę zdradzać, nie? Nawet nie wam sobie o tym powiem w Minecrafcie. Tak czy inaczej, moi drodzy, jeśli chodzi o Minecraft, to ewentualnie jak już to za pół godziny, 30 minut, jak się przejdzie ten brod, nie? Dobrze, to wszystko, bo już, wiecie, no my się już mówimy pół odcinka, dobrze. Moi drodzy, dzisiaj poważny temat historii mojego miśka, czyli jak się to zaczęło, jak go dostałem, jak czego nadal kocham, no i zakończenie oczywiście. Czyli wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie, jak to jest w opowiadaniu, tak? Dobrze, moi drodzy, i zaczynamy. Mam nadzieję, że was ten temat zainteresuje. No i zaczynamy, moi drodzy. Moi drodzy. Troszkę emocji i wzruszenia będzie, więc rozumiecie. No, więc się na to przygotujcie. Moi drodzy, historia mojego miśka opowiada o historii i losie mojego miśka. Czyli tego. Nie tego, bo mam tu więcej miśków, ale nie tych. Nie tych. Tylko tego, moi drodzy. Z mój nowy kochańczy misiek. Mam go 14 lat. Nadal ciągle z nim śpię. Wiem, trochę to głupie. Już powinienem, mam częściej, ale powinienem już odstawić miśki. Wiem. Ale szczerze go doceniam i tego miśka kocham, więc... Znaczy, nie, że najbardziej go na świecie, tylko, że wiecie, że wszystkie dziewczyny... Nie, moi drodzy. Przez po prostu to jest mój ulubiony proszaczek i no, go po prostu kocham, tak? Ja się tego nie wstydzę, tak? Ja się tego nie wstydzę, po prostu, bo jestem naprawdę mój ukochany misiek. Ja to do dzisiaj go mam, tak? Mój drodzy. Zacznijmy od początku. Jak się w ogóle się wszystko zaczęło? Mówię, tak jak mówiłam w tym odcinku sezonu, tam jak jest, bo właśnie zapowiedź tego. Właśnie dostałem go od cioci. Nie powiem jakie, bo to jest prywatne. Ale dostałem go od cioci. Właśnie urodziłem się w Kościerzynie, więc właśnie w tym dniu, kiedy właśnie się urodziłem, miałem jakby, można powiedzieć, pierwszy dzień życia w szpitalu, to właśnie ciocia mi go przyniosła. Ciocia mi właśnie przyniosła takiego miśka. Ale wiecie, zanim jeszcze właśnie wtedy był właśnie taki biały, bardziej biały, puszysty, miał takie słodkie oczka, a teraz wygląda właśnie tak, bo babcia, moje babcia tutaj go zszyła, no ale to za chwilkę, moi drodzy. No i no właśnie tego momentu pokochałem, bo codziennie go przytulam, codziennie z nim spałem, tak? Nikt mi go nie zabierał, jak już to wiecie. No jak moja mama musiała mnie nakarmić, no to wiecie, no. Rodzeństwo to rodzeństwo. Więc to zmycie. No, moi drodzy, naprawdę. I mam go 14 lat. Ciocia mi przyniosła ten sam dzień, kiedy się właśnie urodziłem. Tak? No. Ja ciągle to wspominam po prostu, że mi właśnie go przyniosła. No. Tak? Nie wiem, ile kosztował, jeszcze pamiętam. Ale on wyglądał zupełnie inaczej, niż go widzicie. Teraz go widzicie, ponieważ on już, tak mówię, ze mną 14 lat. Tak? I już papiał 15, za rok 15. Właśnie, on był właśnie jeszcze bardziej biały, bardziej puszysty.
A teraz jest troszkę zszyty, ale tak słodki. Tak? Dlatego po prostu kocham go, moi drodzy. Ja się naprawdę tego nie wstydzę. Ponieważ to się naprawdę zaczęło wszystko w szpitalu. I właśnie do tego momentu właśnie tego ciocię właśnie do dzisiaj zawdzięczam to. Co prawda tego nie mówię codziennie, ale naprawdę ciocię zawdzięczam to, że dała mi takiego miśka, tak? Po prostu się cieszę, po prostu za nie mówiłem, po prostu jak go dostałem. Co prawda nie wydałem sobie żadnego słowa, ale po prostu teraz zacznę powiedzieć tylko dziękuję, tak? Za tego miśka, moi drodzy. Ja tego momentu właśnie go pokochałem, tak? Z nim spałem, tak? Z nim prawie wszędzie chodziłem, moja mama właśnie go wszędzie chyba brała ze mną. Więc zrozumiecie, no. To jest naprawdę, moi drodzy, to jest naprawdę cudowne, ponieważ warto kupować takie... mi naprawdę bardzo, bardzo kupiło ten misiek i miśka i było mi dać warto, naprawdę. Ja go jakby wziąłem do siebie i wziąłem go do swojego serca i do dzisiaj właśnie go uwielbiam, tak? Do dzisiaj z nim śpię, no i po prostu go kocham, tak? Po prostu mogę to dobrać w słowa, że właśnie tak to się wszystko zaczęło. I teraz jak to wszystko się rozszerzyło. Mówiąc szczerze mówiąc, ja tego miśka kocham. Od pierwszego roku ja ciągle z nim śpię. Tak, od pierwszego roku ciągle z nim śpię. Oczywiście my tam mieszkaliśmy w kościerzynie. I wtedy właśnie ciągle go brałem. Ciągle z nim spałem. Nigdy mi go nie zabierał. Ja ciągle miałem go przy sobie. Wszędzie z nim chodziłem. Moi drodzy. Jak miałem tylko 4 lub 5 lat, właśnie z nim raz poszedłem chyba do szkoły, raz. Jakoś tak, no raz. Może do przedszkola ewentualnie. I właśnie go zabrałem ze sobą. Pokazałem może go wszystkim innym, może pamiętam, bo to było, wiecie, 9-8 lat temu, więc już tego nie pamiętam do końca. Zrozumiecie. No. Naprawdę się tego nie wstydzę, niektórzy już z mojej klasy wiedzą, że mam takiego miśka, tak? No, naprawdę, więc to jest naprawdę cudowny misiek i naprawdę, jakby nie chcę myśleć, jakby ciocia nie wybrała innego miśka. Bo na przykład jakby ten misiek, tego miśka mam od 2 lat, od 3-4, to też jest fajny, ale jakby ciocia tego wybrała, to bym go tak do końca nie pokochał. A tak to naprawdę ciocia naprawdę wzięła bardzo dobry wybór i do dzisiaj naprawdę z nim śpię. Naprawdę ja wszędzie prawie z nim chodziłem, naprawdę, to na spacery, na wszędzie po prostu. No, przy szkole nawet go pokazałem 2-3 razy nawet. W szkole nie, ale ewentualnie jak w szkole, to może w jakiś dzień przebierania, czy coś takiego. Rozumiecie? No. Naprawdę, to jest cudowne po prostu, bo tak się właśnie to rozszerzyło. I wtedy właśnie się powoli rozpływał i właśnie dlatego babcia chyba mi tam 2, 3, 4, ewentualnie 5 miesięcy temu zszyła mi właśnie tego miśka, nie? To tak zajęło tak pół godziny, nie? No, babcia go wzięła na jeden dzień, zszyła i wtedy właśnie babcia mi go dała. Dlatego on się ma takie zszyte, tak tutaj główkę ma, bo tutaj się rozpływało, nie? No, pod tutaj rączkami, bo tutaj zszyło się. Tutaj akurat moja babcia tu zszyła, nie tą łapkę, bo tutaj on też rozpływał. Niektóre części się tu rozpływają, ale tak to mnie to się nie zamartwia, moi drodzy. Bo wkrótce niestety będą się rozchodzić do pudełka. Ale zanim to zrobię, to jeszcze tak rok, może 2 lata. Może nie będę z nim spać, może już przestanę. Ale jak już to za 2-3 miesiące i odstawię go tutaj gdzieś, nie wiem, powiedzmy na szafie, czy coś takiego, będę z nim zawsze go patrzeć. No, naprawdę, to jest cudowny misiek. Nie chcę myśleć, co ciocia, jakby ciocia nie wybrała innego miśka. No, to jest naprawdę cudowne, moje. To jest mój najcudowniejszy misiek na świecie. I lepszego ciocia mi nie mogło wybrać. I naprawdę jestem do końca życia tego nie będę tego cioci wdzięczny. Naprawdę. Ja to teraz powiem, że ja ciocia jestem wdzięczny za to, że dała mi takiego miśka, tak? I może wkrótce będę przestawać z nim spać, no ale jak na razie to po prostu lubię go przytulać, moi drodzy. Rozumiecie. To jest naprawdę cudowny misiek, tak? Cudowny chwilę spędziliśmy. Rozumiecie. Naprawdę, to jest naprawdę cudowne, moi drodzy. No i po prostu. Może spróbował się, ale tutaj właśnie zszyłem, tak? Właśnie babcia mi to jeszcze co gotów. Zszyłam, no tak to. Po prostu cudowny mój noc. Naprawdę super ten misiek, tak? Zapyta oczko, no też właśnie, bo tutaj oczka też właśnie widzicie, no. Jak od oczka już nie martwię, tak? Mój noc pokazuje miśka tego, już to jest ten, tak?
mówię, od 14 lat jesteśmy razem, moi drodzy. I to nie tak, że my się, wiecie, kochamy, takie, wiecie, małżeństwo, no, my, wiecie, no, kobiety z mężczyzną, tylko po prostu, ja po prostu lubię tego miśka, tak, uwielbiam, tak. I czasami go przytulam do siebie, nie? No, widzicie, no. Naprawdę to jest po prostu cudowne, moi drodzy. I jedyne co, jakie emocje może z tego wnioskować, to po prostu radość, szczęście, po prostu wielbienie do końca życia, dziękowanie po prostu cioci tak za to, że mi podarowała takiego miśka. I po prostu. Po prostu, moi drodzy. Na przedszkola, na spacery, tam na jakieś zakupy, jak prawie wszędzie brałem. Raz to może zostawiłem go w domu, ale tak to po prostu nie mogłem się do niego dołączyć, ponieważ kochałem go tak. I prawie ciocie chyba codziennie mówiłem, że... Co? No? Nagrywasz? No. Co? Znów cię. No dobra. Cóż, mam mnie przełapany, zaraz zrobię, też mnie zamorduje. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy, to jest cudowne, tak? Misiek jest cudowny. Dziękowanie cioci wystarczy, tak? Powiem codziennie, dziękowałem cioci prawie codziennie, tak? Ale to było 6-7 lat temu, tak? Więc no dzisiaj dziękuję bardzo cioci, tak? No i po prostu, tak? A zakończenie właśnie tej historii to właśnie takiego, że za dwa no, za rok na pewno stawię go tam, może tam, tak. No w pudełku, jak już to za 2-3 lata, tak jak to gdzieś go postawię i będę na niego ciągle patrzeć, nie? No jak na przykład oglądam telewizję czy coś takiego, nie? No. Naprawdę... No. Zabrać to w szczęśliwe i jakby ciepłe słowa i zakończyć, tak? Ale to jest dobre, tak? Jestem ciekawy, czy wy z was, może jakie młodsi dzieci, którzy mnie też pewnie oglądają, mają takiego miśka. Możecie się napisać to w komentarzu pod tym filmikiem, albo chociaż wątpię. Ale będzie, że będzie chociaż 5-6 wyświetleń pod tym po waszym temacie. No i zakończenie właśnie jest takie, tak? Że go postawię i wkrótce będę go właśnie podarować też miłością. Dobrze, do zobaczenia, widzimy się jeszcze dzisiaj, jak się uda, to jak już to dopiero Minecraft dopiero za pół godziny, 60 minut maksymalnie, no, jak już to będzie za 30 minut Minecraft odcinek wolny. Oczywiście skończymy idealnie z czasem. Dobrze, mazy, jeśli brot, to zachęcam do obejrzenia, tak, zachęcam do ciekawego sezonu, widzimy się jeszcze dzisiaj. Cześć, hej, widzimy się za 30 minut. Mam mnie zamorduje.